Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geek Nerd News. Święta nie będę próżnował, każdego dnia od Wielkiej Soboty do lanego poniedziałku będziecie mogli zobaczyć jakiś filmik. W każdy kolejny dzień pojawi się inna tematyka. Na początku będziemy mieli Nexo Knights, w pierwszy dzień świąt zobaczycie kolejną pozycję z LEGO Ninjago, a w lany poniedziałek kolejną pozycję z LEGO Star Wars. Pora otworzyć magazyn LEGO Nexo Knights Atak Kamiennych Potworów. Jego sugerowana cena to 15,99, natomiast możecie w wielu księgarniach internetowych znaleźć go w zdecydowanie niższej cenie. Do książeczki dołączony jest Lance, tutaj wyposażony w sporo akcesoriów, więc za chwilkę tą figurkę będziemy montować. Ja ją sobie najpierw wytnę, zajrzymy, jak wygląda ten magazyn w środku, a na końcu zmontujemy figurkę, która rzeczywiście prezentuje się fajnie i mam nadzieję, że przyniesie mi sporo frajdy. Z tyłu magazyn prezentuje się w ten sposób. Oczywiście wydawcą jest firma Amit. Tutaj mamy jeszcze reklamę kilku innych pozycji z serii Nexo. A w środku znajduje się na początku oczywiście instrukcja złożenia modelu Lansa. Jak zwykle pochwalę papier, naprawdę fajnej jakości, gruba kreda. I tutaj zaczynają się łamigłówki różne historyjki. O, pokoloruj obrazek. Tutaj mamy coś w stylu chyba jakiegoś labiryntu. Kolejna łamigłówka, dopasowanie mocy Nexo. I tutaj mamy taki mini komiks z Lansem, który oczywiście opiera się na jego narcyzmie, który jest mocno wrodzony i rzeczywiście daje się we znaki. Brniemy przez kolejne łamigłówki. Tutaj mamy opowiadanie pod tytułem Pomidorowy Problem, w którym to jest rzeczywiście sporo fajnych ilustracji i też znowu nie są to takie typowe grafiki komputerowe, tylko takie obrazki pastelowe mniej więcej. Na ratunek królowej kolejna łamigłówka. Tutaj mamy komiks nieco dłuższy, bo dwustronicowy. Jeszcze kilka kolejnych łamigłówek, ich rozwiązania. No i jeszcze jedna strona z rozwiązaniami tych wszystkich zadań. Więc tak to wygląda w środku. A ja za chwilę zmontuję tą figurkę Lansa. Tak jak mówiłem na początku, naprawdę wygląda to bardzo fajnie. I znowu bardzo podoba mi się ten blisterek, z racji tego, że wszystko jest jakby przygotowane do złożenia. Mamy tutaj cały torus z nóżkami. Na pierśnik razem z naramiennikami, głowę, hełm i akcesoria, które trzeba zmontować. Jedyne do czego mogę się przyczepić, bo to zdecydowanie jest minus, że podstawką do figurki jest taki czerwony klocek 4x2. Niestety lepiej chyba by to wyglądało, gdyby do tego zestawu była dołączona taka podstawka, która jest w serii minifigurek LEGO, czyli no nieco większa płytka razem ze studami, jak i również z takim, z taką płaszczyzną. To by się prezentowało zdecydowanie lepiej, a tak to niestety, no, jeszcze ten czerwony. Gdyby to było czarne, to jest przynajmniej takie neutralne. Ale okej, już dość marudzenia. Montujemy naszego bohatera. I teraz tak, przyjrzyjmy się z bliska temu nadrukowi. Cała zbroja wygląda naprawdę świetnie. Tutaj jeszcze zdejmę na chwilę ten element. Z tyłu wygląda w ten sposób. Z przodu całe zadrukowane nóżki, łącznie tutaj z tą częścią przy pasie. Zadrukowane buty, naprawdę wygląda to świetnie. Dwa wyrazy twarzy. Tutaj taka znowu lekko cwaniakowata minka. I tutaj taki błysk w oku. Hełm jak hełm, jest to standardowy taki biały kask, ale jak już zamontujemy ten element w takim pomarańczowym kolorze, no to wygląda to rewelacyjnie i rzeczywiście dodaje wiele uroku tej figurce. Pora złożyć akcesoria, których też mamy kilka. Pierwszym akcesorium jest lanca. Lanca dla Lansa. I przy okazji dostarcza ona również kilka fajnych części. Oczywiście mamy, można na przykład złożyć taki niestandardowy biało-pomarańczowy miecz świetlny dzięki temu. Ale jest to lanca naszego bohatera, którą można mu już tutaj wpiąć w rączkę.
przez tą dość dużą budowę, no niestety on ma dość ograniczone możliwości poruszania nią, ale na półce będzie się to prezentowało naprawdę fajnie. Jeszcze montuję aparat na statywie. Ja naprawdę, jeśli chodzi o kwestię tego narcyzmu Lansa, no to rzeczywiście będzie sobie teraz mógł strzelać ogromną ilość selfie. Fajnie też został rozwiązany pomysł na lustrzankę. Zobaczcie, jest taki odpinany obiektyw. I dzięki temu Lans będzie się mógł lansować, robiąc sobie selfie. Dobra, ja go przypnę w ten sposób, chyba to będzie lepiej się trzymało niż sugestia, która jest w instrukcji. I okej. Dźg, dźg. Lans wygląda w ten sposób, tak jak już powiedziałem kilkukrotnie, naprawdę bardzo fajnie wykonany model, pełen detali i do tego mamy jeszcze taki aparat na statywie. Przyda się również na pewno jako część do wykorzystania w City, jeśli ktoś chce zrobić takiego reportera, fotografa, jak najbardziej coś takiego może się przydać. To by było na tyle. Czekajcie na kolejne filmiki, tak jak wspominałem na samym początku, jeszcze dwa przed nami. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.